Prezentowana w gabinecie przed salą poselską waza apteczna pochodzi z drugiej połowy wieku XVI. Wyróżnia się wyrafinowaną formą charakterystyczną dla naczyń wykonywanych w Montelupo. To niewielkie toskańskie miasteczko zaopatrywało w wyroby majolikowe pobliską Florencję. Autorem wysmakowanej dekoracji malarskiej wawelskiej wazy jest monogramista R., jeden z najbardziej znanych malarzy ośrodka. Na brzuścu naczynia widnieje duży herb apteki przedstawiający trzy dziki. Z umieszczonego poniżej napisu dowiadujemy się, że waza służyła do przechowywania mitridatu, specyfiku o szerokim zastosowaniu, owianego legendą sięgającą antyku. Otóż środek ten miał zostać wynaleziony na przełomie II i I wieku przed naszą erą przez tyrana Pontu Mitrydatesa Eupatora, poszukującego panaceum na otrucie. W bogatej, liczącej często ponad 50 składników recepturze nowożytnych mitrydatów znaleźć można było między innymi mirrę, cynamon, szafran, imbir, ziele angielskie, olejek muszkatołowy, pieprz czy korę różaną, ale także proszek z krokodyla. Wszystkie te składniki utłuczone w moździerzu mieszano z winem i miodem, a następnie z wielkim sukcesem sprzedawano w aptekach całej Europy.